nami Kuba Zimny, zespołu Zimny, ale wbrew pozorom to nie jest jednoosobowa właśnie działalność muzyczna. Wbrew nazwie, tak? Tak, tak. Jesteśmy triem, także współtworzy je ze mną również Mateusz Tomasik i Marcin Golek. I ta nazwa, rozumiem, była dla nich okej od początku, tak? Tak, mieliśmy taką małą zagwozdkę, czy nie szukać jakiejś nazwy typowo zespołowej, natomiast z racji, że to moje nazwisko jest takie dość charakterystyczne, to stwierdziliśmy, że warto w nie iść. Chłopaki nie mają z tym problemu, że jakby firmujemy to poniekąd jak projekt solowy. Wiedzą, że jakby jest to świadome działanie, takie, które ma jakby też odbiorcy wskazać taki główny punkt uwagi, czyli jakby powiedzmy tę moją personę stworzą na potrzeby projektu. Czy to ma trochę przyciągać uwagę, ta nazwa, czy też jakiś głębszy sens za tym stoi? Nie, zupełnie nie wiąże się ona ani z naszymi, powiedzmy, preferencjami muzycznymi, ani też z jakąś tematyką liryczną. Tylko i wyłącznie tyle, że po prostu fajnie brzmi, a że i tak się podobnie nazywam, to... A trudno jest wymyślić nazwę zespołu właśnie, czy to jest... Jest bardzo trudno. Już graliśmy wielokrotnie w wielu projektach i za każdym razem to było, powiedzmy, na tych początkowych etapach największe wyzwanie. Rzadko nam się zdarzało, żeby trafić jakąś taką nazwę, która faktycznie na dłużej przyciągnie słuchacza. Szczególnie, że no w przypadku zespołów musimy się zgodzić na taką samą nazwę jakby wszyscy, także za każdym razem jest to problem, że każdy ma swoją wizję, każdy chce czegoś innego, a finalnie no i tak trudno jest bardzo znaleźć taką... Ale jest szef w tym zespole, czy nie ma szefa? No myślę, że muzycznie jest. Wszystkie kompozycje i teksty są moje, natomiast jeżeli chodzi o to, jak pracujemy, no to działamy, powiedzmy, demokratycznie. Właśnie wspominałeś o tym, że trudno wymyślić było tą nazwę zespołu, a jak się tworzy teksty i muzykę? A to akurat jest, szczerze mówiąc, mniejszy problem, no bo jakby tworzenie nazwy zespołu to jest jednokrotny, znaczy to nie jest proces, a my muzyką zajmujemy się już wiele lat, idziemy w dziesiątki, każdy z nas, także samo tworzenie muzyki, pisanie tekstów to jest dla nas czysta przyjemność i po prostu z każdym utworem stajemy się w tym coraz lepsi, więc już zupełnie nie odczuwamy takiego takiej trudności w tym. I czy to właśnie owocuje różną mieszanką styli muzycznych i pomysłów? Trochę tak. W sensie głównie opieramy się wokół tego, co ja przynoszę jakby na stół. Natomiast te inspiracje chłopaków też są ewidentnie słyszalne w ich partiach. Także dzięki temu powstaje taki mashup, powiedzmy, wszystkiego, co sobie słuchamy jakby w życiu prywatnym. To czego słuchacie w życiu prywatnym? No ja mogę na pewno jakby o sobie powiedzieć. Właśnie przeglądałem, jadąc tutaj, takie potwierdzenie, znaczy podsumowanie Spotify'a odnośnie tego, co słuchałem w danym roku. No i znalazło się tam na pierwszym miejscu, co mnie zdziwiło, szczerze mówiąc, taki raper O Co Chodzi. Natomiast jest tam też Shafter, Tako, trochę The 1975, Fallsów. Także mieszanka trochę różnych gatunków. Natomiast to też słychać, że jakby wszystkie one rezonują w tej naszej muzyce. Właśnie, bo są też tacy muzycy, którzy nie słuchają innej muzyki w trakcie pracy nad płytą, żeby się nie inspirować za bardzo. Czy macie odwrotne podejście? Nie, zupełnie się nie ograniczamy. To znaczy muzyka jest w naszym życiu tak dużym, tak dużo zajmuje miejsca, że no nawet nie wiem, czy byłbym w stanie tak zaprzestać na, powiedzmy, ten czas tworzenia płyty, kilku miesięcy słuchania nowej albo w ogóle muzyki. Myślę, że to mnie bardziej ograniczyło, a jakby nie obawiam się tego, że na przykład któryś motyw, który zasłyszę w cudzej piosence, bardzo mi się spodoba i dodam coś podobnego do naszego utworu, no bo jakby tak też powstają nowe rzeczy, że inspiruje się czymś, co już się zna i jakby kieruje się też wedle swojego uznania w podobnym kierunku. Tak, i chyba nie ma sensu też od nowa próbować stworzyć coś nowego muzycznie, skoro jest tyle ciekawych rzeczy i skoro właściwie wszystko już było. Dokładnie. No można tylko robić takie, powiedzmy, mashupy między kilkoma jakby motywami, które już były. Natomiast nie, no pewnie fajnie by było, żeby udało nam się stworzyć coś nowego, coś świeżego, czego jeszcze nikt inny nie słyszał albo nie grał.
No natomiast szanse na to są nikłe, bo jakby a czy tutaj mamy... ważne jest takie tworzenie nieoczywistych albo zaskakujących kombinacji muzycznych? Tak, natomiast my się też nie staramy tego świadomie robić, bo bardziej nam zależy na tym, żeby stworzyć taki produkt w zakresie, w kontekście utwór, który jest spójny i przekazuje jakieś emocje jakby słuchaczom, coś jakby wpływa na nich w jakiś sposób, niż to, żeby to faktycznie była mega unikatowa rzecz. Ale jednak padło to słowo produkt. Tak, tak. My do tego podchodzimy, szczerze mówiąc, jako do projektu i jako do płyt, jakie no na razie wydaliśmy jedną, ale planujemy już drugą, jako produkt faktycznie, bo chcemy, żeby nie tylko ta muzyka była dla nas no, rozrywką i takim hobby, jak to było dotychczas, natomiast chcieliśmy to przekuć w pełnoprawny, powiedzmy sobie, biznes. Właśnie, czy to jest łatwe, czy to się uda? Jest to bardzo trudne i już właśnie spotykamy się z wieloma przeszkodami na tej drodze. Natomiast no, szukamy nowych możliwości, gramy koncerty, wydajemy cały czas nowy materiał, także myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż uda nam się ten cel zrealizować. Tak, bo to też chyba czasy nie są łatwe w tym względzie, że jest łatwy dostęp, można udostępniać muzykę w wielu miejscach, ale konkurencja jest bardzo duża. Tak. Każdy może to robić. Dokładnie. I no jakby duży jakby wpływ na to, jak popularny jest dany artysta, mają też jego starania marketingowe. Także w tym zakresie jest to taka nowość, coś czego się uczymy zupełnie od zera. Jakby nie tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, żeby muzyka była dobra, ale też żeby ją dobrze opakować, stworzyć teledysk, który jakby przykuje uwagę słuchacza i też jakby szukamy sposobów dotarcia do tego słuchacza głównie przez internet, no bo wiadomo, że teraz jesteśmy w takiej erze, że to tam właśnie się poznaje nowych artystów. Natomiast no nie ukrywam, że jest to cały czas wyzwanie i cały czas uczymy się tego, jak zaprezentować ten nasz twór w najlepszy sposób nowym osobom. Właśnie, jak wyróżnić się w tym internecie. Dokładnie tak. Czy teledyski są oglądane? Ludzie jednak słuchają, czy też oglądają jednak teledyski? No właśnie tak. My jesteśmy na etapie badania, bo stworzyliśmy dwa teledyski takie pełnoprawne i cztery materiały wideo jakby z takiej live sesji. No i jakby statystyki tego, jakie teledyski są najpopularniejsze, a które utwory z kolei same w sobie jako audio są najpopularniejsze, są różne. Także możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że obrazek faktycznie może przyciągnąć słuchacza nawet do takiej piosenki, która by normalnie go nie przyciągnęła. Ja też wiem po sobie, że też tak robię czasem, jak jest super jakby teledysk, to piosenka po jakimś czasie zaczyna mi się wkręcać coraz bardziej. Natomiast myślę, że taką próbą finalną to jest bardziej ta obecność utworu na streamingach i to, jak on tam sobie poradzi. No bo to wtedy jakby w grę wchodzi tylko i wyłącznie to, czy utwór jest dobry i czy się spodobał słuchaczowi. Nie tak, ma... czy utwór się broni. Dokładnie tak. Chociaż w teledyskach też lubię takie sytuacje, gdy co innego jest w warstwie wizualnej, a muzycznej. Te takie kontrasty bywają bardzo ciekawe. Też jestem fanem. Zresztą kontrasty są też w waszej twórczości dość mocno widoczne. Tak, no staram się mieszać, staram się szukać jakby różnych motywów, które możemy jakby ze sobą pokazać i często to wygląda w taki sposób, że ten finalny produkt przez te mieszanki, przez to jakby pokazanie dwóch kontrastów wychodzi nam jakaś trzecia wartość, którą normalnie ciężko byłoby nam pokazać w taki jakby niebanalny sposób. A czy pracując nad piosenkami, nad tekstami, czy to nie jest tak, nie pojawia się pytanie, co zrobić, żeby nie napisać znowu tekstu o nieszczęśliwej miłości albo miłości czy rozczarowaniu? U nas akurat nie ma tego problemu, bo ja jakby nigdy to nie był jakiś mój ulubiony temat. Zawsze pamiętam... Ale jest dość mocno obecny w muzyce jednak. Tak, tak. Właśnie pamiętam, że nawet jak byłem mały i byłem na lekcjach muzyki gdzieś tam w podstawówce, to strasznie mi się to nie podobało, że tam pokazywali nam piosenki tylko i wyłącznie o patriotyzmie albo o miłości. Ja uważałem, że skoro tak wygląda muzyka, to ja dziękuję, nie chcę tego robić. Natomiast z czasem okazało się, że jest jeszcze wiele różnych motywów, które można poruszyć. Od tych powiedzmy rapowych, od tego fleksowania pieniędzmi i drugimi samochodami. Po jakieś tam poruszanie problemów społecznych, jak na przykład w moim ulubionym zespole 1975 często się spotykamy z tym. No tak, a na piosenkach patriotycznych to w kraju, w Polsce obecnie można by się obłowić trochę, czy zaistnieć. Tak, tak mi się wydaje, natomiast nie wiem, czy to jest konkretnie taki rodzaj słuchacza, z którym my byśmy się zrozumieli.
A my jesteśmy jako grupa tacy bardziej, powiedzmy, no, politycznie się określając, środkowo-lewicowi. No. Czyli jesteście sfokusowani też na konkretną grupę, do której chcecie sprzedawać te produkty, tak? To, że chcemy grać dla osób, które są podobne do nas. Może nie jakby wiekowo, czy tam jakby jeśli chodzi o status społeczny, natomiast osoby, z którymi normalnie moglibyśmy wyjść na piwo i pogadać. To są jakby tacy słuchacze, których najchętniej chcielibyśmy przyciągnąć do naszej muzyki. Tak, żeby to nie byli przypadkowa publiczność na festiwalu muzycznym albo na koncercie, tylko żeby przyszli faktycznie dla was, tak? Tak, zdecydowanie lepiej się gra dla 20 osób, które przyszły na ciebie, niż dla 1000 osób, które czekają na koncert kogoś, kto będzie za tobą. Tak, nawet jeżeli to jest dziwna miejscówka, tak? Tak, dokładnie. Tak koncertowa. Czy praca nad drugą płytą jest trudniejsza od pracy nad pierwszą, jak to się mówi? Jest trudniejsza, ale to nie ze względu tego, że mamy jakąś presję w związku z tym, że ona musi być lepsza, tylko podchodzimy trochę inaczej teraz do całego procesu. Tą pierwszą płytę tak trochę zrobiliśmy to, powiedzmy, z rozbiegu. To znaczy nagraliśmy sobie demówki, które chcieliśmy porozsyłać do wytwórni, natomiast okazało się, że one były dość dobre, żeby je przekuć w płytę, więc współpracowaliśmy z producentem, który pomógł nam je dokończyć i no, w ten sposób powstała płyta. A teraz do tego procesu podchodzimy tak jakby, powiedziałbym nawet bardziej holistycznie, że jakby projekty, jakby takie drafty wszystkich utworów już mamy, natomiast teraz staramy się zrobić tak, żeby nie w tym procesie nagrań nie zatracić tego pierwotnego ich ducha, bo z tym się często spotkaliśmy też w poprzednich projektach, że drafty były super, bo zawierały tam jakąś taką magię chwili, którą sobie nagraliśmy w danym momencie, a później nie byliśmy tego w stanie przenieść na studio. Tym razem chcemy do tego podejść na spokojnie i też wykorzystać trochę home recording, żeby jakby tę taką domowość tego materiału też zachować. A łatwo jest wydawać płyty zgodnie z własnym sumieniem, z własnym podejściem? To powiem tak, że z finansowego punktu widzenia nie jest łatwo, bo jakby jeżeli chcemy robić wszystko po swojemu, no to wiadomo, że ciężej będzie nam znaleźć kogoś, kto jakby wesprze ten projekt, mówię tutaj o wytwórni. Nam się to udało i tak z Broda Records, natomiast ten drugi album jeszcze nie wiem, z kim będziemy współpracować. Także no to jest takie wyzwanie, trochę jakby robimy wszystko tak, jak chcemy, natomiast też no wymaga to od nas większego zaangażowania. Tak, to nie jest jak z zawodem pisarza, że może sobie napisać tak sam książkę bez większych budżetów. A czy ta druga płyta to znowu będzie kompot z dziecięcych wspomnień, jak to powiedziałeś kiedyś o swojej muzyce? Nie. To znaczy, to już jakby ten motyw dziecięcy, to jakby fajnie było od niego wyjść i zacząć. Czyli dojrzewasz, tak? Tak jest, dokładnie. W sensie, no, może nawet nie dojrzewam, bo ja się sporo nie zmieniłem od czasu tej pierwszej płyty, natomiast tematyka, którą chcemy teraz poruszać, będzie troszkę bardziej dojrzała. I też chciałbym budować jakby tymi kolejnymi albumami, powiedzmy, takie sezony serialu Zimny, czyli jakby widzimy, że się ta postać trochę jakby zmienia, trochę ewoluuje, natomiast ja jako osoba myślę, że pozostaje cały czas taki sam. Czyli wszędzie te seriale i znowu inspiracja serialami mniej lub bardziej, tak? Tak, tak. No myślę, że teraz żyjemy akurat w takiej epoce, w której właśnie te wieloodcinkowe formaty się najlepiej sprawdzają i też to fajnie się jakby wiąże z muzyką. Jakieś albumy storytellingowe bardzo mnie ostatnio ciągną, także myślę, że możemy się spodziewać kontynuacji takiego, powiedzmy, no motywu storytellingowego w całej naszej twórczości. Więc czego życzyć wam dalej? No myślę, że sukcesu drugiej płyty, może najpierw sukcesu pierwszych singli, które się pojawią w 2020, no i dalszego rozwoju. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, także nie potrzeba nam żadnych... I kolejnych koncertów, tak? Tak, jak najbardziej. To czekam na kolejne odcinki tego muzycznego serialu. Jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku pójdzie. Super, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za rozmowę.